Dzień dobry Państwu. Chciałem serdecznie powitać przede wszystkim zaproszonych gości z firmy Dino Polska, pani Edyta Grzymska, dyrektor inwestycji, pan Maciej Wojciak, dyrektor ekspansji do spraw inwestycji specjalnej, centralnej i Robert Kuszyński, specjalista do spraw ekspansji. Państwo przyjechali do nas w związku z tym, iż w dniu dzisiejszym będziemy podpisywali list dotyczący rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji w naszej strefie ekonomicznej, inwestycji, która ma obejmować utworzenie centrum logistycznego. Cała sytuacja związana była z tym, że już wcześniej mieliśmy rozmowy prowadzone na ten temat. Nasza strefa ekonomiczna jest przygotowana pod względem uzbrojenia. W związku z tym udało nam się dojść tutaj do konsensusu i w strefie ekonomicznej zostanie rozpoczęta inwestycja, ale na temat inwestycji poproszę Państwa, żeby opowiedzieli, jak to wygląda. Witamy Państwa w imieniu firmy Dino Polska. Podpisujemy dziś z panem burmistrzem list intencyjny rozpoczynający i formalizujący współpracę w zakresie budowy centrum logistycznego na terenie strefy inwestycyjnej. Firma Dino Polska rozpoczyna szeroki zakres ekspansji, między innymi również na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na dzień dzisiejszy mamy istniejące 40 sklepów, które systematycznie zamierzamy powiększyć tą liczbę. Inwestycja w nowy magazyn jest ważna zarówno dla nas, jak i dla regionu. Usprawnienie logistyki, jak również transportu pozwoli nam na zapewnienie większej ilości towarów na terenie, znaczy zapewnienie większej ilości świeżego towaru dla naszych sklepów. Takie centra logistyczne w chwili obecnej są trzy. Dino Polska posiada takie trzy centra logistyczne w lokalizacji Jastrowie, w Piotrkowie Trybunalskim, no i oczywiście w głównej centrali naszej siedziby, naszej firmy w Krotoszynie. Na chwilę obecną jesteśmy też w trakcie realizacji w Dolnośląskim jednego centrum logistycznego. Już kończymy budowę tak naprawdę, więc będzie czwarte. No tutaj chcielibyśmy rozpocząć inwestycje, jeśli chodzi o piąte centrum logistyczne. Ja myślę, że warto tutaj wspomnieć, że również firmy lokalne będą tutaj miały możliwość jakiegoś dodatkowego rozwoju, w związku z tym, że flota, która samochody, firmy transportowe będą pozyskiwane tutaj z tego terenu. Chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę. Jesteśmy pod wrażeniem przygotowanego terenu inwestycyjnego, który zapewniła gmina. Tak patrząc pod względem naszej współpracy z innymi gminami, sądzę, że jest to jeden z lepiej przygotowanych terenów pod inwestycję, którą zamierzamy przeprowadzić na terenie miasta Łobez. Padały pytania, dlaczego ten teren ma być aż tak uzbrojany, ale w tym momencie widzicie Państwo, że to uzbrojenie w drogi, światło, wodę, prąd, deszczówkę, no daje rezultat, bo znaczy przyjeżdżają Państwo i mają teren gotowy. Ja powiem ze swojej perspektywy przygotowania całego procesu inwestycyjnego, że tak uzbrojone tereny bardzo minimalizują długość procedur naszych inwestycyjnych i nie ukrywam, że zdecydowanie sprawniej idzie zarówno projektowanie, uzyskiwanie wszelkich decyzji. Strefa jest świetnie przygotowana. Mamy tutaj przewodniczącego Rady, członków naszej Rady Miejskiej, także to też dla nas jest wielki plus, że te działania, które zostały przez nas podjęte wspólnie, środki finansowe, które zostały przeznaczone na uzbrojenie tej strefy, przynoszą taki rezultat i skutek.
czyli poważna inwestycja, no, co do której na dzień dzisiejszy podejmujemy działania. Firma Dino wystąpiła do nas z wnioskiem o wydzielenie działki. Przystępujemy teraz do wydzielenia działki 15-hektarowej pod kątem tejże inwestycji. Ten list intencyjny, który w tym momencie podpiszę, jest jakby zwieńczeniem naszych prac i rozmów, które były prowadzone. Myślę, że warto też wspomnieć, że cała powierzchnia magazynu, który planujemy tutaj wybudować, to jest 47 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem plus kolejne 47 tysięcy utwardzenia, więc jest to bardzo poważna, bardzo duża inwestycja. Dla nas wielka radość i tutaj dla Państwa podziękowania również za to, że ta współpraca się układa. Ja może w tym momencie podpiszę list intencyjny. Wiem, że z Państwa stroną był podpisywany również wcześniej. Prosilibyśmy Państwa o zadawanie pytań. Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia pracy? Procedura tak naprawdę jest związana z przepisami prawa, które obowiązują gminę przy sprzedaży nieruchomości. Licząc sprawne działanie, jakie dotychczasowo miało miejsce, sądzę, że przetarg, o którym mówimy, czyli termin wystąpienia przetargu, będzie to marzec następnego roku. Ja ze swojej perspektywy mogę dodać, że podpisując taki list intencyjny, my też rozpoczniemy już tak naprawdę wszystkie prace związane z przygotowaniem tej inwestycji pod kątem proceduralnym, czyli uzyskanie decyzji środowiskowych. Rozpoczniemy już wstępne projektowanie, także tutaj pójdzie to równocześnie, żeby minimalizować te. Jaki będzie status prawny tej Państwa tutaj inwestycji, mianowicie czy siedziba będzie w gminie Rubez, to związane jest oczywiście z płaceniem ewentualnych, prawda, podatków. Dla nas to jest niezwykle ważna sprawa, tak? Tak, tutaj wszystko będzie siedziba. Będzie administracja, która będzie prowadziła całe centrum logistyczne tutaj na miejscu, także. Jeszcze mogę to dokończyć, drugie, króciutkie. Kiedy Państwo z dzisiejszego punktu widzenia czasu widzicie możliwość rozpoczęcia tej inwestycji, nie inwestycji, działalności, tak daleko już wybiegam, bo to dla nas jest najbardziej istotne, dla naszych mieszkańców i pani, dla Państwa też. Sama budowa takiego centrum logistycznego trwa około 1,5 roku, więc myślę procedury plus budowa to jest 2-2,5 roku. Trzeba liczyć, że wtedy, od tego momentu zacznie się zatrudnienie. Czyli mówimy o roku 2021. Że to jest działka na terenie strefy, czy sąsiadująca ze strefy? Nie, jest to działka na terenie strefy. Jest to działka przyległa do strefy w obszarze uzbrojenia strefowego, tak? Wiedziała Pani, że zatrudnienie znajdzie około 200 osób. Rozumiem, że mówimy 300. Rozumiem, że oni będą wszyscy Państwa pracownikami, czy to będą też osoby współpracujące, typu kierowcy? Czyli rozumiem, że osoby, które będą jeździły, będą Państwa pracownikami? Nie. Sytuacja jest inna, bo tak jak wspomniałam, jeśli chodzi o flotę, to kierowcy zatrudniamy, po prostu podpisujemy umowy z lokalnymi przewoźnikami. Natomiast pracownicy magazynu, 300 osób, o których wspominaliśmy tutaj, to są pracownicy magazynu. Czyli doprecyzowujemy, mówimy o pracownikach centrum, nie o tej części logistycznej, kierowcach. To będą kolejne miejsca pracy. To będą kolejne miejsca pracy, kolejne możliwości rozwoju firm lokalnych. W nawiązaniu właśnie do Pana pytania, chcielibyśmy zapewnić, że oprócz 300 osób, które zamierzamy docelowo zatrudnić, pojawią się następne miejsca pracy związane z naszą inwestycją, czyli będzie to również kwestia transportu, jak również innych kooperantów, którzy współdziałaliby z naszym przedsięwzięciem, na przykład ochrona, jak również jakieś kwestie związane z ze sprzątaniem. Ze sprzątaniem. Mhm.
tereny zielone. No, to już Panu odpowiedział na moje pytanie, także... Każda taka inwestycja... Właśnie chciałem się zapytać, czy oprócz transportu też mogą liczyć lokalne firmy takie sprzątające, ochraniarskie... Tak, jak najbardziej. Zabezpieczenie terenów zielonych. Na jakąś współpracę z Panem. Jak najbardziej. Czy nie będziecie tego centralizować? Pozyskujemy miejscowych przedsiębiorców do współpracy przy budowie takiego centrum. No trudno byłoby z Krotoszyna, mając tutaj 450 km, żeby ochrona dojeżdżała, także to w żaden sposób nie kalkuluje się finansowo. Jesteśmy otwarci na współdziałanie. Jesteśmy otwarci na współdziałania outsourcingowe, tak? Nasze rozmowy, które były prowadzone, zresztą tutaj państwo zarządzające na tych rozmowach deklarowali również współpracę albo zatrudnienie osób z tego terenu przy prowadzeniu samej inwestycji, czy też prowadzeniu prac projektowych. To są dla nas sytuacje otwarte. Moim zdaniem każda taka inwestycja to system naczyń połączonych, która wciąga firmy lokalne we współpracę z firmą, no, która tutaj u nas inwestuje. Dlatego też no, 300 miejsc pracy to nie jest wszystko. Ponadto to są firmy transportowe, o których tutaj Pani powiedziała, nawet pojedyncze, tak, które będą miały samochody ciężarowe, będą mogły pracować tutaj z Państwem, jeżeli chodzi o rozwożenie towaru czy współpracę, zabezpieczeniu logistyki. W odpowiednim momencie na pewno pojawią się w mediach takie zaproszenia do współpracy. I ostatnie pytanie, jeżeli mogę, proszę coś powiedzieć, jak wygląda praca w takim centrum logistycznym? Dużo osób na pewno zadaje sobie pytanie, centrum logistyczne, część osób myślała, że budują Państwo po prostu sklep. Jakiego typu pracowników Państwo będą szukali? Proszę powiedzieć dwa słowa, jak wygląda praca w takim centrum. Myślę, że taka podstawowa sprawa to są operatorzy wózków, tak? To są obiekty wysokiego składowania. Czyli to są takie 14-metrowe hale wysokie, które mają naprawdę potężne ilości towaru i myślę, że tutaj tak naprawdę pracownicy magazynowi do kompletacji, do obsługi, operatorzy wózków widłowych, to są ludzie, którzy na co dzień, co najmniej trzy zmiany takich osób pracują przez... Praktycznie całą dobę, tak. Nasza firma stawia duży nacisk na automatyzację i usprawnienie pracy. Mamy już rozpoczętą dużą praktykę odnośnie usprawnienia pracy tak, żeby ewentualnie usprawnienia typu wózki widłowe, podnośniki, tu też ewentualnie inne środki transportu były na tyle zautomatyzowane, żeby ta praca fizyczna była jak najmniej uciążliwa. Wiadomo, jest to też praca fizyczna, nie oszukujmy się, tak? To jest praca fizyczna, to jest magazyn, gdzie przygotowuje się do wysyłki towar na poszczególny sklep. Wiadomo, zamówienia są różne. W jednym sklepie brakuje tego, w innym tego, więc to ktoś musi skompletować zgodnie z zamówieniem. Ktoś musi to uszykować, ktoś musi to załadować na ciężarówki, ktoś musi to rozwieźć. Tak? Oczywiście wszystko odbywa się na bieżąco, czyli ta dostawa towarów. W ruchu ciągu. Ta dostawa towarów jest ciągła i stąd myślę plus dla naszych sklepów, ponieważ mamy świeże mięso, mamy świeże warzywa i to też w jakiś tam sposób jest to wartość dodatnia. Im mniejszy odcinek do transportu, tym świeższy towar przyjeżdża do sklepu. Również za wyjątkiem pracowników fizycznych będziemy poszukiwać kadr kierowniczej, tak? Czyli z zakresu administracji i logistyki. Mam nadzieję, że uda się na terenie gminy zlokalizować szkołę zawodową, która ewentualnie jakieś technikum, które by również usprawniłoby dopływ specjalistów z tego zakresu. No, do naszej firmy. Mamy tutaj pana dyrektora Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, pana Jarosława Namacińskiego, pana Grzegorza Kotwickiego, to jest firma Lewiaton, ale nie tylko, bo i Centrum Integracji Społecznej. I teraz to jest też pole do popisu dla tych instytucji no, w temacie przeprowadzenia szkoleń, tak? I na wózki widłowe, i też szkolenia, jeżeli chodzi o jakieś specjalizacje dotyczące bezpośrednio pracy w magazynie. Cała kadra kierownicza, może warto też dodać, że
cała kadra kierownicza będzie wybierana odpowiednio wcześniej, ponieważ ona musi odbyć szkolenie z zakresu funkcjonowania takiego centrum i odpowiednio wcześniej będzie przebywała w centrali w Krotoszynie, gdzie będzie przyuczana do tego, jak ma to wszystko funkcjonować, ponieważ są to systemy, które muszą zapoznać, tak, to musi wszystko być ujednolicone. Wszystkie centra logistyczne działają na tym samym oprogramowaniu, no, tego trzeba się po prostu nauczyć, więc odpowiednio wcześniej będziemy zatrudniać kadrę kierowniczą, prowadzić rekrutację na potrzeby już tego wyższego szczebla. Jednocześnie chciałbym wskazać, że firma Dinopolska jest jedna z najbardziej rozwijających się sieci sklepów na terenie Polski. Ten czynnik daje możliwość wypracowania ścieżki kariery dla pracowników, którzy się pojawią tutaj w magazynie i możliwości dalszego ich rozwoju zawodowego. W chwili obecnej dobiega końca budowa sklepu Dino w Świdwinie i w Sławoborzu. Czy dysponują Państwo informacją, kiedy one będą otwarte? Jesteśmy w trakcie odbiorów. A czy planowana jest budowa takiej sieci, takiego sklepu w Łobzie? Tak, zostały podjęte już rozmowy z właścicielem nieruchomości, natomiast są one na tyle jeszcze mało zaawansowane, że nie możemy Państwu poinformować. Bardzo chcielibyśmy otworzyć sklep. Na pewno nie. Wzorcowy sklep. Wzorcowy oczywiście. Ja mam jeszcze pytanie. To jest spółka z kapitałem polskim, tak? A proszę mi powiedzieć, czy jesteście otwarci na podmioty ekonomii społecznej? Chodzi mi o takie podmioty jak ZAZ-y, CIS-y, Zakłady Pracy Chronionej. Czy też takie osoby mogą liczyć na współpracę? Tak, ale jeśli chodzi o tego typu szczegóły, to prosiłabym o zapytania na naszej stronie, podamy adres internetowy, bo to już są rzeczy, które nie dotyczą samej inwestycji, więc trudno nam się na ten temat odpowiadać, ale zatrudniamy ludzi niepełnosprawnych. Mamy taki program wdrożony, ale to już są szczegóły, o których ja nie chciałabym tutaj mówić, ponieważ... Nie, to mówiło mi raczej, czy takie osoby też mogą liczyć na pracę. Jak najbardziej. Pani dyrektor idzie nam w sukurs. Wczoraj mieliśmy spotkanie z przedstawicielami ministerstwa i tam były prowadzone rozmowy w temacie właśnie zatrudniania osób niepełnosprawnych z naszego terenu. Myślę, że tak jak już tutaj pani dyrektor powiedziała wcześniej, że takie pytania konkretne prosilibyśmy zadawać oczywiście na adres e-mailowy firmy. Na pewno takie odpowiedzi padną. Tak, tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.